Okej, woda się leje. Szkoda, że piesem nie wybuchł. Trzeba jakoś... Co? No nie! No po prostu, co? Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Party Hard i dzisiaj będziemy patrzeć i obserwować i w ogóle zbadać, badać będziemy nowe DLC, czyli High Crimes, czyli dodatek, który wyszedł do Party Harda niedawno w sumie. Także będziemy kontynuowali grę w High Crimes DLC i zobaczymy, co się, że tak powiem, będzie działo po wydarzeniach z podstawki, ale warto również nadmienić jedną rzecz, której ja nie zauważyłem, albo źle zrozumiałem w ogóle zakończenie, bo sugerujecie w komentarzach, że tak naprawdę nasz główny bohater miał schizofrenię, że to on jednocześnie był tym policjantem i tym zabójcą. I rzeczywiście, patrząc na ostatnią scenę, nie widzimy tam żadnych dwóch postaci. To po prostu jest jedna postać, gościa, który po prostu... jakoś ma rozdwojenie jaźni i prawdopodobnie jako ten sam sobie wymyślił, że jest tym policjantem prawdopodobnie, choć ma to również jakieś dziury według mnie, bo w takim wypadku ta córka tego policjanta, to kto to był? Że on sobie sam wymyślił, że to była jego własna córka w takim wypadku? Własną córkę zabił? Nie wiem, to są również takie miejsca, gdzie takie elementy fabuły, które mi trochę nie grają z tą jakby teorią schizofrenii, ale skoro tak twierdzicie, to może rzeczywiście tak jest, musiałbym to bardziej przeanalizować. Jak macie jakieś przemyślenia na ten temat, to oczywiście dajcie znaka. A widzę, że tutaj nie mogę wybrać postaci. Nie mogę wybrać postaci w DLC, a normalnie rozumiem, że w klasyku mógłbym wybrać postać, nie? Zobaczmy, cokolwiek. No mogę wybrać, okej. Czyli na dobrą sprawę tutaj mogę grać tylko i wyłącznie swoją postacią główną. Jak widzicie. Okej, dobra. Zobaczmy, więc lećmy. High Crimes DLC. I jest też cutscenka. It's easier to sleep within the darkness when your soul is darker than night. 10 years have passed. 10 years. The demons inside me are still strong. There are moments when the beast is especially dangerous. Should you disturb his peace, he'll show you his true hideous face. The worst thing for a human being is a delusional mind. It has no shame or morals. You stop caring about other beings and take over their space. How many times did I wander this path? And how many times did I try to avoid it? Should the beast show his claws, he instantly gets fed with lies and promises. From the tales of the scum, it's clear the city is terminally ill. It needs cleansing. Candidly legalized and sheltered by the local authorities, the drug has consumed the city. This time, I will be smarter. I will strike this evil into its heart. Let's see who partakes in such obscenity. What happens next? The beast will decide. Okej, czyli nasz psychol po 10 latach od wydarzeń z Party Harda podstawki ma nowy cel. Kill Drug Dealer. Okej, to jest zupełnie nowy typ misji, widzę. Zabić Drug Dealera, ale on ma teraz nową misję. On po prostu widzi, że świat został po prostu zniszczony. Świat został całkowicie, prawda, zgnojony tym, że pochłonął go, narkotyki go pewnie skonsumował, przynajmniej taką, jak mu się wydaje, że świat jest zniszczony i trzeba go naprawić, trzeba go wyczyścić. Trzeba go pozbawić tych wszystkich, prawdopodobnie trzeba go pozbawić ludzi po prostu, nie? Ubić wszystkich. Tak więc zobaczmy, moi drodzy, żeby było ciekawiej, to teraz twórcy stwierdzili, że w tym High Crimes DLC włączą muzykę, dadzą muzykę tak zwaną YouTube friendly, czyli w końcu nie będę miał, prawda, tak zwanych copyright strike'ów, tak? Czyli innymi słowy, nie będę musiał się męczyć z tym, że czasami będę musiał uploadować film po raz drugi, bo wiecie, bo się nagle okaże, że prawda, użyłem muzyki, która nie powinna zostać użyta, co? Aha! Okej, na samo dzień dobry od razu już zostałem zjedzony przez pieseła. Kill Drug Dealer. Aha, ten Drug Dealer jest tam na górze, okej, jakimś cudem muszę wywabić psy stamtąd. Make a call. Zadzwonimy, nie wiem jeszcze tylko gdzie. Come back when you have 30 bucks. Co? Mogę użyć tego czegoś tylko jak będę miał 30 baksów? Okej, tylko pytanie brzmi, jak tego dokonać, żeby mieć 30 baksów, 30 dolarów zdobyć? Tu jest jakaś kasa? Co to jest? Use. I need some kind of food. Czyli widzę, że podejście tutaj w dodatku jest bardziej strategiczne. Musimy jakoś odciągnąć psy. Prawdopodobnie. Odciągnąć psy, tak? O, tu jest jakieś wejście, zobaczcie. Ale na górze też jest pies. No właśnie. Widzę, że pies... Pies ci mordę lizał? Okej. Nie mogę psa ubić? Mogę! Nie, no użar mnie, ej, o co chodziło? Widzieliście w ogóle też na ziemi leżały jakieś tam... Na ziemi leżały też jakieś elementy. Coś leżało na tej ziemi tam, widzę. Nie mam pojęcia, po kogo dzwonię. Cały czas robię make a call, ale to niewiele zmienia. Ale cały czas ten pieseł chodzi. Pieseł mnie nie lubi. Okej. Nauczyłem się jednego. Teraz już na 100%, że psy w bliskim otoczeniu będą się na mnie rzucać. Czyli być może trzeba znaleźć jakieś jedzenie, zatruć jedzenie, bo zobaczcie, jest kilka tych... Żeby było ciekawe, jest kilka żółtych misek na tej planszy, z tego co widzę. Chodzą pieseły, które od razu mnie ubiją. Pytanie... O dobra, wydaje mi się, że jedzenie jest tutaj. Tylko potrzebuję mieć $30, żeby móc to jedzenie... Teoretycznie... kupić? Coś w tym stylu? Oglądam, co tu mamy. Może ubijając ludzi mam ten dostęp do... kasy. Okej, cały czas próbuję ubijać. Pick up buddy. Nie, dobra, tu mnie oczywiście złapią teraz. Złapią mnie, albo i nie. A, nie, dobra, zapaliłem, bo tam kasa chyba leży. Rzeczywiście, zabijając ludzi zbieram kasę. Za kasę mogę pewnie zdobyć jedzenie. A to jedzenie potem wsadzając w te miski mogę jakoś może zatruć. Może to o to chodzi i w ten sposób pozbędę się psów. Bardzo jest to możliwe, tylko właśnie najważniejsze jest to, by... Właśnie. Oj, w ogóle go nie zauważyłem. Dobra, wydaje mi się, że będę tutaj bardzo często ginął, bo w ogóle nie widzę tych psów. Ale no, przed psem chyba już nie ma ucieczki. Jak cię zwęszy, to po tobie. Na dobrą sprawę. No dobra. Push victim into the fire. Okej. Spaliły się gośćki. O, zadzwonią zaraz. Nie zadzwonią nigdzie. Okej, uciekam stąd. Okej, idzie zadzwonić, mam nadzieję, że nie po mnie. Żadna kasa nie wypadła, zobaczcie. Żadna kasa nie wypadła. O, tylko mnie nie przejedź, chłopcze. Dobra, tamten koleś się przestraszył. Okej. O, jest kasa. Get item, dobra. $6 mam, okej. Dobra, to chyba o to chodzi w końcu tutaj. $6 mam, spoko. Poczekamy teraz chwilę. Na górę. Na górę mógłbym wejść, ale tam jest pieseł. Tylko ten pieseł jakoś dziwnie reaguje. Okej. No, mnie ktoś skopał. Bez jaj. Wszyscy mnie kopią. I uciekają też, żeby było ciekawiej. Dobra, ale ja tu podniosę... Aha, chciałem podnieść kasę, tylko mi nie wyszło. O, jednak na mnie lecą. Proszę bardzo, mogę uciec? Tak, tu chyba jestem bezpieczny. Gdyby nie pies. Dobra, widzę, że policjant może wchodzić na górę. Dobra, ja tu jeszcze badam w ogóle możliwości, bo widzicie, że podejście w DLC jest bardziej, zauważcie, strategiczne. O wiele bardziej strategiczne. Nie wiem, po kogo dzwonię dalej. O wiele bardziej strategiczne niż się by wydawało, tak? O wiele zupełnie inne podejście niż w podstawce faktycznie. W każdym razie muszę zebrać, jak widzicie, $40. $30. Dobra, nie udało mi się. Czy tam jeszcze... Dobra, jest kasa. Tu jest kasa. Chcę wziąć kasę. Dobra. Uciekam stąd. Aha, już mnie łapią? Serio? Mogę się gdzieś schować? Co to jest? Aha! Tu się mogę schować, ale nie jak mnie widzi chyba policjant, wiecie, bo takie przyzwyczajenie trochę z serial cleanera, którego ogrywałem, że tam można było się schować przed policjantem gdzieś, prawda, w jakiejś paczce, w jakimś schronie i to już nagle policjant tracił zainteresowanie, tak? Dobra, czyli potrzebuję $30, czyli potrzebuję po prostu wykosić kilku ludzi. Może jednego wrzucimy, proszę bardzo, jest od razu kasa. Co prawda tylko jedna kasa. Z jednego gościa, tam ci uciekli po prostu w popłochu. Tutaj koleś też uciekł, więc dziab. Mamy kasę, mamy $8. Tam na górę nie ma co wchodzić, bo jest pieseł. No właśnie, jest pieseł. Pewnie przed piesełami można uciekać w te kubki. No ale dobra, zobaczmy co to w ogóle jest. Jakiś wybuch tutaj zrobimy. Tutaj otrujemy jedzenie, bo to z każdego gościa będzie wypadać kasa. Dobra, atak! Kuźwa, no nie zdążyłem się schować, te psy są tak mega szybkie, że w ogóle masakra, ej! Kurde! To ten poziom jest... Te poziomy są o wiele bardziej skomplikowane niż normalne. I w ogóle Make a Call przestał działać. Który raz wciskam zadzwoń i nikt nie przyjeżdża. To jest moim zdaniem jakiś błąd gry, albo coś w tym stylu. Spaliliśmy gościa. Dobra, ale nie wypadła z niego żadna kasa. A szkoda. No nic. Skoro tak, to tak, niech będzie. Dobra, tutaj widzę, że idą goście na bok, więc zaraz zobaczymy, czy uda się ich tutaj dziabnąć ładnie. To oni idą na górę, na dach. Tak, idą na dach. Dobra, jest kasa. Tylko udało się ją wziąć, byłoby miło. Dobra, a mogę wrzucić ciało. O, jest wiele. A, nie! Nie będziesz szedł. Nie będziesz szedł zawiadomić policji. Sorry bardzo. Dobra, gdzie są pieseły? Tam są pieseły. Włączymy tu, tylko muszę uciekać od tego pieseła, bo ten pieseł jest niestety, ale niesamowicie niebezpieczny. Mam $7, tylko i wyłącznie. Mnóstwo piesełów tu łazi. Cops, we need cops! Oczywiście, że potrzebujecie policję, bo zobaczyli trupy. Dobra, w razie czego tam mam też coś do wybuchającego, zaraz coś wybuchnie. Nie wybuchł hydrant jeszcze. Te psy tutaj niesamowicie psują mi moje strategie. Bum, coś wybuchło. Okej, woda się leje. Szkoda, że pieseł nie wybuchł. Trzeba jakoś... Co? No nie! No po prostu, co? Nie, no i z deszczu mnie przejechała karetka i wóz policyjny. No po prostu to już jest pech. Jak tak można? No ja to nie mogę nic zaplanować. W ogóle nie jestem w stanie wystartować nawet z tym dodatkiem. No zobaczcie, że jest trudno. Make a call, które nic nie daje po raz kolejny. Wrzucimy tu kościa do wody. Takiej wody! Boże, Stanisław, to nie jest woda, to jest... Spaliłeś go właśnie przed chwilą, nie wyleciała z niego nawet złotówka. Bez sensu. Okej, dziabniemy gościa. Podziabiemy też wszystkich tutaj. O właśnie, w ten sposób mam jeszcze kombo, żeby ciekawi. Mogę schować te ciała, no właśnie, teraz zadzwonią po policję. No to poczekam teraz w takim wypadku. A, mogę go w sumie dziabnąć. No właśnie. Okej, oj, zobaczą mnie przy tym ciele. Mogę go schować tutaj. Schowałem ciało. Dobra, w ostatniej chwili. Ja tu jestem niewinny, ja tu w ogóle stoję sobie z boczku i... Nie wiem, co się nie dzieje, ja w ogóle tu nic nie robię. Potrzebuję $30. Mam już 15, 16. Dobra. Gdzie są O Jezu, są znowu psy tam. Dobra. Tu mamy jakieś schronienie, widzę. Po lewej stronie. Use. No tak, potrzebuję jakiegoś... Skąd ten pies wyskoczył? Skąd ten pies wyskoczył? Nie, no to już jest mega frustrujące. Czy ja mogę się tych piesełów pozbyć? Pieruny jasne. Dobra, zaczęła się rozpierducha, zacząłem truć jedzenie. W ogóle siedzę po lewej stronie, tam gdzie jest oczko mryga. Lewa strona cała... po lewej stronie planszy. Kasy bo wypadało trochę z ludzi, bo pułapki pozostawiałem. Tylko właśnie, jak tu wyjść z tej teraz pułapki, skoro cały czas pieseły tu się, kurde, szwędają? Muszę zrobić jakoś kasę na tyle szybko, żeby faktycznie pozbyć tych psów. O, proszę bardzo. Ktoś obok... Wow! Zobaczcie, wyrzuciłem tego drug dealera ze swojej kryjówki, bo ktoś poszedł obok niego umrzeć. Ej, to byłoby niezłe, bo teraz gdybym się od niego dostał jakimś cudem, to może bym to wygrał. Tylko musiałbym rzeczywiście do niego teraz dojść. Czekajcie, czyli... No po prostu jesteśmy blisko teraz. Tylko tam cały czas pieseły chodzą. Dość blisko są te pieseły. O. No właśnie, pieseł znowu idzie. Dobra, mam $9, ale drug dealer wyszedł ze swojej kryjówki. Także to jest jakiś sposób, tak? Natomiast trzeba się tam dostać. To już jest trudniejszy sposób będzie pewnie. Teraz spróbujemy tego dokonać. Gdzie są pieseły? Są gdzieś daleko. Właśnie, może teraz się uda, poczekajcie. Co? Dlaczego ja? Dlaczego ja? Wygrana! Czy ja wygrałem? Under arrest jestem, ale czy wygrałem? Zobaczcie, gra chyba ma problem teraz ze mną. Bo zobaczcie, zostałem aresztowany w momencie, kiedy zabiłem drug dealera. Wygrałem! Mimo wszystko wygrałem! Proszę bardzo! Aresztowany, ale jednak wygrany. Ubiłem, proszę bardzo, drug dealera. W dziwny sposób to poszło wszystko, ale jakimś cudem udało się wyplenić tam fartownie tego gościa i zupełnie inaczej przeszedłem tę planszę, niż chyba twórca chciał, żeby ją przejść. Także, okej. I wasn't surprised that these scumbags have cops on payroll. Dirty pigs. A hydra usually has several heads spitting venom. It made itself a nest in the city. They think they can break me. My mind is fractured. They think I've given up. Nothing but a shell is left. I could never call them model policemen, but now it's beyond comprehension. Vultures feasting in the corpse of what used to be a thriving city. This city is lost. It's spiraling into the abyss. Those who were supposed to protect it are responsible. They think they broke me. No. Now I know what to do. I'm on the righteous path, and they helped me see it. The city will be cleansed when the police chief's blood is dripping from the blade of my knife. The human in me is broken. There's no doubting that. This world has been sucking humanity out of me for a while now. The beast is only getting stronger. Po tej scence wyglądało, zobaczcie, tak jak on by dał się pojmać. To może oznaczać innymi słowy, że nawet jeżeli uda nam się tego drug dealera ubić, to my się w sumie dajemy pojmać. Pojmać po to, żeby zaraz właśnie mieć etap z Police Department. I wiecie co? Zagramy jeszcze jeden poziom. A co? Taki wyjątek zrobimy. Może po 2 poziomy na odcinek w takim wypadku. Find keys, get boss. Właśnie, on chce ubić szefa policji. Czyli dał się pojmać po to, żeby być może tego policjanta ubić. Zobaczcie. Nowa mechanika. Kamery. Widzimy tutaj normalnie jakieś kamery. Open. Możemy otworzyć, tu widzę przejście jedno. Nie możemy otworzyć przejścia drugiego, z tego co widzę. Klucz jest po lewej stronie na dole. Okej, tylko pytanie, jak stąd wyjść? Aha! Czy ja mogę chować się do szafki po drugiej stronie ściany, naprawdę? No coś mi się wydaje, że jest to jakiś błąd. Ta gra jeszcze ma jakieś swoje minusy. O! A tu w ogóle jest wyjście, żeby było ciekawie, nawet nie wiedziałem. Aha, zobaczcie, ja w ogóle mogę tylko tańczyć, nie mogę zabijać, nie mam broni ze sobą. Czyli muszę po prostu się chować. Z tej gry nagle zrobiła się skradanka. Chyba że mogę tutaj coś zrobić. Czekajcie, tutaj coś jest. Break bookshelf. Mogę zepsuć jakąś szafkę. Ja rozumiem, że policjanci nie mogą mnie po prostu zauważyć. Muszę zdobyć klucz, który jest gdzieś tam po lewej stronie na dole. A potem dorwać szefa policji, jak znam życie. Którego jeszcze nie widzę tutaj. Jeszcze go nie zdetektowałem, nie wiem gdzie jest. No właśnie, są kamery, więc trzeba uważać. O kurde, to robi się z tego bardziej jakiś stealth game, naprawdę. O, czyżby wybuchła szafka? Jednego policjanta mniej. Dobra, tu możemy też włączyć to. Ło. Dobra, nic z tym teraz nie zrobimy. Możemy się schować też tu, zobaczmy, tu jest jakiś... Tak, tu jest jakaś kryjówka też. Dlaczego? Tu nie ma żadnej pułapki do zostawienia. Okej. Dobra. Teraz spróbujmy zrobić tu. Rozpierduchę. Jakaś oj. Dobra, biegnij. Jakaś kryjówka by się przydała. O, tu jest kryjówka, świetnie. Ale szczerze, to było niezłe. Tylko teraz pytanie, gdzie są klucze? Wydaje mi się, że klucz leży po prawej stronie w biurku. Bo rozumiem, że te drzwi po lewej stronie... Aha, to są drzwi, które są zamknięte. Pewnie wymagają klucza. W sensie chodzi mi o to. To wymaga klucza pewnie, tak? Nie przejdę bez klucza. Open. Nie mamy klucza, dobra. Widzę, gdzie jest klucz, chyba. Schowamy się może tutaj na razie. Muszę dostać się na prawą stronę. Z tego, co widzę. Dobra, wychodzę z kryjówki. O, albo nie. Okej, dobra. Niestety. Ucieczka do kryjówki, kiedy mnie zobaczył, oznacza... Przegrano. Try tutorial, ale mnie pocieszył. Dobra. Nie udało się. Okej, pierwszy fail. Ale dobra, no jest ciekawy, jak widzicie. Jest o wiele ciekawiej niż w podstawce. Znaczy, zupełnie inne podejście widzę, że jest. Twórca chyba, czy twórcy trochę eksperymentują, tak mi się coś wydaje. Bo sami widzicie. Faktycznie eksperymentują trochę z formą. Dobra. Trzeba będzie pozostawać tyle pułapek, ile się da, żeby oni faktycznie się wszyscy wytępili, bo tych policjantów tu mnóstwo łazi. Każdy policjant mniej. Zawsze coś na plus daje, o nie. Pewnie mnie zauważy, oczywiście jestem już w celi. Dasz mi spokój, jak będę do celi wracał? Ej no, wróciłem do celi. No, ja myślę. O nie, tylko... O kurde, eksplozja ubiła ludzi, a nie policjantów. Niedobrze. Co tu robisz? No tak jakby jestem w celi, kurde. Co za bezsens. No dobra, widzę, że ta gra ma swoje... Ma swoje jednak błędy. Z tego co widzę. Ma swoje naciągnięcia. Dobra, pyk. Jedna pułapka włączona. Druga pułapka włączona. O! Okej. Wybuchnie obok niego, wybuchła. Świetnie. Pytanie, co się stanie teraz? W sensie, czy... No, cops, we need cops! Jesteś na posterunku, więc cały czas masz wszędzie kopsy, o kurde. Tu ładnie mi się udało tam przejść, teraz będzie chyba niezbyt ładnie. Niezbyt też łatwo. Aha! Czyli tamten... Rozumiem, czyli tamto, co zepsułem, tę puszkę elektryczną, to jest tego dobre do ucieczki przed policjantem. By włączyć i uciec, rozumiem. Okej. Dobra, widzę, że o dziwo wszyscy... o dziwo wszyscy uciekają stąd. W sensie uciekają z celi. Dobra, może się uda. Oj! Otwieranie drzwi tam nie było mądre. No, biegniemy. Dobra, schowam się tu? Schowałem się, dobra. Ale wydaje mi się, że tu coś świeci. Aha, może po prostu świeci to miejsce, gdzie mogę się schować. Tylko i wyłącznie, okej, o to chodzi pewnie. No dobra. Klucz jest po prawej stronie. Musimy dostać się na prawą stronę. Nie ma żadnych pułapek, żeby było ciekawiej. Jakimś cudem muszę tam się dostać. Jeszcze nie wiem jak. Muszę po prostu w tym momencie pewnie wyskoczyć z tej szafki. O! Teraz jest dobry moment. Tak! Wychodź! Zasuwaj! O nie! O nie! Kurde, akurat tam policjant idzie, no bez jaj. Niebezpiecznie. Akurat tam polas. Oby teraz poszedł w dół, a nie w górę. Oż ty, w mordę. No ty, kajdaniarzu, ty. Ty, klawiszu. O Jezu, tam jest coraz więcej tych policjantów. I wszyscy tam poszli w cholerę, no ja nie wiem. Okej, muszę schować się tu? No nie, no. To nie będzie proste. Kurde, znowu mnie zauważyli. To naprawdę bardzo uważam. No normalnie, skradanka jak nic tutaj jest. Czy ja chcę... A widzicie, bo ja mogę wcale nie wypuszczać tych ludzi. Tylko pytanie, czy lepiej ich nie wypuszczać, czy lepiej ich wypuścić, żeby sobie ganiali? Cholera wie. W sumie na razie... Ła! Na razie nie będę ich wypuszczał. Może w przyszłości ich wypuszczę. Dobra, chyba mam dobry moment teraz, żeby przejść sobie o tutaj. Być może teraz się uda tu dojść. Okej, chyba się udało, ale jeszcze na razie schowam się tutaj do tej szafki. Tu mam jeszcze w środku nawet schowanie do szafki, ale zobaczcie, tu chyba jest klucz. Dobra, tu mogą oczywiście jeszcze ubić kolejnego policjanta, ale zobaczcie, tu jest dużo przejść w środku. Więc ja oczywiście poczekam, aż będę mógł rzeczywiście bezpiecznie wejść do środka, bo tu no właśnie, stoi policjant, więc jak tylko ruszę tyłek, to on tam wejdzie. W ogóle na dole, zobaczcie, też jest kamera. I ta kamera wszystko widzi. Dobra, tak, włączymy tu pułapkę. Na razie schowam się tu. Mam jeszcze inne miejsca do schowania się, więc spoko. To wybuchnie teraz. Kurde, nie wybuchło. Niedobrze. Poszedł sobie do jakiegoś radia. Okej, poszedł sobie gdzieś w cholerę. Oczywiście włączymy też jeszcze tutaj pułapkę, w razie czego. Co możemy znaleźć tutaj? Tu też mamy jakąś, proszę bardzo, pułapkę, więc może to też wykończy gościa. Co to jest to? To jakaś dziwna rzecz. To jest jakaś kopuła, jakiś sejf. Cholera wie, co to jest. Na razie schowamy się tu, bo on może tu iść. A! Przygwoździło go, tu może coś wybuchnie na niego. Tak! Dobra, mam kolejnych dwóch załatwionych. Może wezmę te ciała, bo może się okazać, że jak policjanci zobaczą ciała policjantów, to będzie kiepsko. Na razie może ich schowam tu. Może położę pod samą pułapką, żeby w razie czego ten ktoś też dostał w łeb. Prawda? Dobra, jeden jest trup, drugi jest trup tu. O! Get item. Dobra, coś złapałem. Key. Też włączam pułapkę. W razie czego. Tu jest policjant, zabieramy go stąd. Dobra. Mam czerwony klucz. Dobra, ale mam... Kurde, trochę jest The Escapist, trochę mi się kojarzy teraz, powiem wam szczerze. No dobra. Czyli mam czerwony klucz, ale nie mam niebieskiego klucza. Dziś jest kolejny klucz być może do zdobycia. A może właśnie za tym czerwonym wyjściem. To jest też bardzo możliwe. Teraz musiałbym się stąd jakoś łatwo wydostać. Ha. No dobra. A próbujmy w takim wypadku gdzieś przejść dalej. Tu jest w ogóle jakiś bysior tu stoi, więc może niekoniecznie chcemy się z nim bawić. Dobra. Kolejna skrytka. Mamy czerwone drzwi. Czerwone drzwi są na górze. Tak, tam na górze była czerwone drzwiczki, więc spróbujmy się tam dostać. Oczywiście trzeba poczekać. Ta gra wymaga od nas jeszcze więcej cierpliwości. Po prostu musimy naprawdę poczekać na dobry moment. Tak? Na dobry moment, żeby gościa... Żeby zrobić to, co chcemy zrobić, więc poczekamy chwilę. Dobra, może teraz? Może teraz jest dobry moment, dobra. Przynajmniej jest dobry moment, żeby chociaż zmienić jedną lokację wyżej. Bo teraz oni sobie poprzechodzili, nie? No i widzicie, wejście przez czerwone drzwi jest tam na górze. Muszę teraz się tam jakoś dostać. Nie mam za bardzo tu już pułapek do rozstawienia w tym miejscu. Jedyne pułapki są rzeczywiście tam, wiecie, po prawej stronie na dole. A teraz to policjant idealnie się ustawił, więc musimy rzeczywiście poczekać. Dobra, chyba mamy dobry moment. Trzeba biec, póki ile sił w nogach. Dobra, na razie uciekamy gdziekolwiek, bo wiadomo, że oni tu też biegają, skubańcy. Dobra, czerwone drzwi. Tam widzicie, jest kolejny klucz. Za czerwonymi drzwiami jest kolejny klucz, który prawdopodobnie potrzebny jest do niebieskich drzwi. Więc jak widzicie, no to rzeczywiście wymaga trochę ruchu. No ale właśnie, czy wypuszczenie więźniów coś nam pomoże? Próbujmy ich wypuścić, zobaczymy, co się będzie działo. Gdzie oni zaczną iść? Może ten tłum jakoś... Dobra, my, moim zdaniem teraz możemy dać spróbować tutaj przejść. Okej. Open. Dobra. Mamy. Mam niebieski klucz. O nie. Czy on może tu wejść? Na szczęście chyba tu nie wchodzą, bo tu nie mam żadnej kryjówki. Muszę poczekać gdzieś jak najdalej w rogu. Dobra. Wypuściłem trochę więźniów. O Jezu, znowu idą. Dobra, idziemy stąd. Dobra. Use? Come back when you have 10 bucks. Ok. Czyli mogę coś za $10 kupić? Co? Ale nie mogę ich ubijać. Nie mam możliwości zabijania w tym przypadku. Oni sobie po prostu łażą po tym więzieniu i w ogóle nie robią jakby... o nie. Nie robią nic pożytecznego w sumie. Wydawało mi się, że może zwracają uwagę policjantów albo coś. O, ja już nie przejdę tędy niestety. Dobra, muszę dostać się teraz do niebieskich drzwi. Ale właśnie, to jak ja mam gościa ubić, skoro ja nie mam żadnej broni? To jest coś interesujące. Jak ja mam gościa ubić bez broni? Może jak tylko do niego się dostanę, będę mógł jakoś go ubić. Zobaczymy. Dobra, to jest chyba dobry moment, żeby przejść dalej. Teraz tu nikt przynajmniej nie chodzi. Oj, policjant idzie. A no nie! Wypierdzielaj! Shit, wypierdzielaj! Daj mi spokój święty. Uff! Jak dobrze. O! No powiem szczerze, byłem o włos od przegrany. To teraz pytanie, czy uda się ubić gościa mając klucz, ale nie mając czym go ubić. W sumie nie mam żadnej broni, ale może rzeczywiście mogę tylko jego. Samo się dzieje. Już nie prowadzę nie prowadzę postaci, okej. Dobra, czyli co? Ma szefa i co, i wychodzi z nim? Okej, jako zakładnika. Everybody be cool. It's a kidnapping. To jest porwanie, okej. Nie mogą mi nic zrobić, jak widzicie, bo wyprowadzam szefa policji. Okej. I co teraz? Mogę tu wyjść na zewnątrz? A, i jedziemy gdzieś z tym gościem. Dobra. Ale to ciekawe, przecież on nie miał w ogóle broni. To się dali nabrać najwyraźniej. Bo bez broni się udało. Dobra. Powiem szczerze, jest to zupełnie inne podejście do Party Hard, jakie znamy w ogóle z podstawki, tak? Czyli są jakieś dodatki. Można się ukrywać gdzieś przed policjantami. Można zbierać jakieś klucze, zbierać kasę. Więc ogólnie ciekawie. Zobaczmy cutscenkę. Fine example of greed and betrayal. Police chief selling his loyalty to the highest bidder. He's taking me into the belly of the beast, to the center of the evil that consumed this city. People become very submissive once there's a blade scraping against their neck. I'll keep him by my side. He'll take me to his lackey. He should witness the fall of this rotten empire. I want to see the pain and despair in his eyes as everything crumbles down. On będzie używał tego oficera po to, żeby doprowadził go do żołądka bestii, jak on to uznał, tak? Czyli doprowadzi nas tak naprawdę do miejsca, gdzie będziemy mogli zrobić to, co chcemy zrobić, czyli wyczyścić to miasto. Zobaczcie, kolejny etap będzie tym bardzo kontrowersyjnym etapem, jak widzicie po tym dziwnym, pięknym posterze, więc zobaczymy, o co chodzi z tym całym pornem, czy cokolwiek to jest w przyszłym odcinku. Jak wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, dajcie mi znać, co sądzicie o tym dziwnym, o tym nietypowym rozwiązaniu, o tych nietypowych podejściach do tych etapów. No szkoda, że nie udało mi się sprawdzić, no może kiedyś mi się uda sprawdzić, jak wygląda naprawdę przejście tego pierwszego poziomu z dealerem. Może rzeczywiście tam trzeba wrzucić jedzenie psom i je zatruć i w ten sposób pozbyć się psów, dojść do dealera i go uciukać. No w sumie możemy kiedyś to sprawdzić jeszcze tak dla ciekawości, więc dziękuję wam bardzo, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Party Hard już niebawem. Trzymajcie się, cześć!